Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór, mija godzina 18.30. Czas na najważniejsze informacje z naszego regionu. Zapraszam na serwis. To jest działka gminy, nie będzie pani miała zakładu pracy. To wyrok dla przedsiębiorcy i bezduszność urzędników. Mam wrażenie, że tutaj poznamy firmy lepiej. A to dzięki Dniom Inżyniera. Stan Emilki bardzo się pogorszył. I żeby dziecku pomóc, odbędzie się bieg Zefilika. Władze gminy Głogówek chcą otoczyć lokalny skup złomu pasem zieleni. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to według właścicielki uniemożliwi prowadzenie działalności. Pani Danuta jest zrozpaczona. Urzędnicy odpowiadają, że działają zgodnie z prawem. Wojciech Bulasz. Pani Danuta od 20 lat prowadzi skup metali. Jej koszmar zaczął się w październiku, gdy nieopodal gmina rozpoczęła budowę przedszkola. Na miejsce przyszli urzędnicy, aby przeprowadzić dokumentację leżącej obok działki. To jest działka gminy, nie będzie pani miała zakładu pracy. Bo to jest działka gminy, nie będzie pani miała dojazdu do zakładu pracy. Ja byłam w szoku. Bo obok przedszkola ma powstać parking. Kobieta poszła do burmistrza. Jak relacjonuje, usłyszała uspokajającą odpowiedź. Z tej dokumentacji wynika, że jej zakład miał dostęp do parkingu, ale pojawiła się kolejna dokumentacja. I się dowiedziałam, że na granicy będzie pas zieleni średnio wysokiej, no, na szerokości 2 metrów. I co ten pas zrobi z pani zakładem? Zamknie mi zakład pracy. Jak usłyszeliśmy od urzędników, działka pani Danuty graniczy z miejską, a ogrodzenie jej z jednej strony pasem zieleni nic nie zmieni, bo 5 lat temu we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej kobieta zadeklarowała, że kontener można odebrać od strony ulicy. Na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje ruchu pojazdów mechanicznych. Kontener na złom stalowy odbierany będzie z drogi gminnej, a złom kolorowy donoszony będzie do drogi gminnej. Urzędnicy nie byli jednak w stanie wyjaśnić rozbieżności w dokumentach projektowych. Pani Danuta złożyła do sądu pozew o ustalenie drogi koniecznej. Sąd postanowił dokonać zabezpieczenia roszczenia wnioskodawców poprzez zakazanie uczestnikowi postępowania i podmiotom działającym na jego zlecenie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, grodzenia, ustawiania szlabanów, pojazdów i innych przeszkód oraz prowadzenia robót ziemnych na pasie gruntu o szerokości 5,7 metra oraz długości 22 metrów. Co w najmniejszym stopniu nie hamuje prowadzonych prac na przedszkolu, bo mówimy tutaj o niewielkiej części sporej działki, na której powstaje przedszkole, czyli o 100 metrach kwadratowych, na których ma być m.in. parking, wjazd, jak i część roślinności. Dziś firma pani Danuty nadal działała. Firma, która skupuje aluminium, jest tylko jedna. To ta, w której jesteśmy? Tak. Jak mówią klienci, po zamknięciu skupu z częścią metali trzeba będzie jeździć do Krapkowic albo Głubczyc. Urzędnicy podkreślają, że inwestycje prowadzą z poszanowaniem prawa. Pani Danuta, że ze strony ratusza zabrakło po prostu dobrej woli. Ja chcę żyć, mieszkać i odprowadzać podatki jak do tej pory w Głogówku. Chcę żyć i mieszkać i pracować chcę tutaj. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski. Kilka tysięcy hektarów ziemi ma do zaoferowania gospodarzom z Opolszczyzny Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przede wszystkim będą to oferty dzierżawy. Jednak nie nastąpi to szybko. KOWR zapewnia, że ziemia nie będzie leżeć odłogiem. Henryk Wawer. W ubiegłym roku odbyło się kilka spotkań z rolnikami, którzy liczyli na szybkie dzierżawy. Przekonywali, że głód ziemi w regionie jest ogromny. Udało się bardzo skutecznie i prawie wręcz jednogłośnie określić wielkość działek i sposób przetargu, więc uważamy, że mamy możliwość zagospodarować te całe grunty. Jestem przed wiekiem emerytalnym. Moje pokolenie się powoli kończy, a do tej pory nie było możliwości żadnej, żeby skorzystać z dzierżawy gruntów z KOWR-u. Tymczasem zdaniem KOWR-u niebawem ta ziemia trafi do rolników, ale procedura jej przekazania musi być przejrzysta. Ziemia nie będzie leżeć odłogiem. Na dzień 1 marca mieliśmy 14 200 hektarów tutaj, jeżeli chodzi o polskie województwo, tyle ziemi jest do rozdysponowania. Dodatkowo jeszcze w trakcie roku dojdzie około
6 tysięcy hektarów, no, czyli prawie 20 tysięcy hektarów w tym roku będzie do rozdysponowania. Czas procedowany przetarg, zgodnie z życzeniem rolników, większa część gruntów jest oddawana w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego ograniczonego, no, który niestety długo trwa z racji tego, że każdy ma prawo się odwołać. Prawie 2300 hektarów będzie uprawiał kombinat Kiecz. W gospodarce ziemią jest to, żeby nie leżała ona odłogiem i to, żeby trafiła do rolników w sposób jak najbardziej transparentny. Właśnie po szeregu afer informacji medialnych w sprawie przekazywania gruntów po spółce Top Farms, czy też innych gruntów na terenie województwa opolskiego, może faktycznie lepiej, żeby jeden sezon wegetacyjny poczekać. W naszym przekonaniu niewybaczalnym błędem by było, jakby się wyłączało z dzierżaw grunty tym, którzy wyłączyli już 30% w myśl ustawy z 2011 roku. Chętnych na ziemię Skarbu Państwa w regionie jest wielu gospodarzy. Niektórzy nie ukrywają, że w ostatnich latach jej przekazywanie do dzierżawy rolnikom nie zawsze było jasne i powinno być wyjaśnione nie tylko przez KOWR. Politechnika Opolska wychodzi naprzeciw swoim studentom oraz młodym ludziom zastanawiającym się nad obraniem drogi życiowej. W tym celu dziś i jutro organizowane są Dni Inżyniera. Studenci kierunków zarządzania i inżynierii produkcji oraz uczniowie szkół średnich zapoznają się z tajnikami pracy w branży. Dwa dni wykładowe oraz szereg warsztatów dla uczniów szkół średnich. Tak prezentuje się harmonogram tegorocznej edycji Dni Inżyniera. Dzisiaj mamy już kolejny raz, bo to jest wydarzenie cykliczne, Dni Inżyniera. Jest to takie spotkanie trzech stron. Z jednej strony mamy dzisiaj właśnie wykłady otwarte dla naszych studentów. Z drugiej strony zapraszamy do nas przedsiębiorców pokazujących swoją ofertę, ale również możliwości rynkowe. A równolegle na ulicy Ozimskiej i jutro też i w sobotę cały dzień będziemy robić warsztaty dla uczniów szkół średnich, którzy naprawdę chętnie z tej możliwości korzystają. Ważnym elementem wykładów były prezentacje firm, które poza przedstawieniem swojej działalności przyjechały tutaj w dużo ważniejszym celu – pozyskania nowych pracowników. Nasza prezentacja będzie dotyczyła tak naprawdę naszej firmy. Przedstawimy to, czym się zajmujemy, co produkujemy oraz oczywiście przedstawimy naszą ofertę staży, praktyk oraz wakatów, które mamy wolne w naszej firmie. Politechnika Opolska, organizując Dni Inżyniera, nie zapomniała również o młodzieży, która dopiero zaczyna się zastanawiać nad wyborem swojej drogi życiowej. W tym celu zostały przygotowane warsztaty, w których weźmie udział blisko 200 osób ze szkół średnich z całego województwa. To są warsztaty, takie połączenie nauki i pokazanie nauki przez zabawę dla studentów i zachęcenia ich do studiowania właśnie na Politechnii Opolskiej, a dokładnie na kierunku zarządzania inżynierii produkcji. Te warsztaty są różnorodne, bo mamy tak troszeczkę kreatywności, trochę technicznych, CAD, CAM-y. Mamy też takie zabawy dotyczące zarządzania projektami. Mamy też eksperta. Tutaj studenci koła Ekspert też robią swoje kreatywne warsztaty dotyczące właśnie pracy zespołowej. Ponieważ, jak zaznaczają sami studenci, są rzeczy dużo ważniejsze od wiedzy teoretycznej. Mam wrażenie, że tych poznamy firmy lepiej. Mają więcej czasu do powiedzenia coś o sobie. Mówią już bardzo konkretnie, co robią i same wychodzą z inicjatywą, co na pewno jest na plus dla osób, które potencjalnie są ich przyszłymi pracownikami, ponieważ też firmy się starają, pokazują, że są zaangażowani, więc to łatwiej jest nam po prostu później pójść do takich firm. Jakub Słupecki, Kurier Opolski. To już piąty charytatywny bieg śladami ze Flika organizowany w Niezdrowicach. Co roku dochód przeznaczany jest na rehabilitację chorych dzieci. Bohaterką tej edycji jest Emilka Foltys z Kędzierzyna-Koźla. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Pierwsze urodziny małej Emilki z Kędzierzyna-Koźla to radość przede wszystkim rodziców, którzy rok temu przeżywali trudne chwile. Córeczka państwa Foltysów urodziła się jako wcześniak w 31 tygodniu ciąży, ale w pełni zdrowa. No szczęście to nie trwało zbyt długo i już następnego dnia stan Emilki bardzo się pogorszył. Nóżka zaczęła ciemnieć, do organizmu wydała się infekcja, która spowodowała dużo komplikacji. Między innymi zakrzepice tętnicy udowo-biodrowej, a także niewydolność krążeniowo-oddechową.
Lekarze walczyli przez 2 tygodnie o życie Emilki. Zdecydowali też o amputacji podudzia. Wkrótce dziewczynka otrzyma pierwszą protezę, która ze względu na wzrosty dziecka będzie musiała być często wymieniana. Przynajmniej 2-3 razy w miesiącu, chociaż wygląda to też różnie, ponieważ czasami będzie wymieniana cała protezka, czasami tylko jakaś część. Jednakże koszty są duże, bo chociażby stópka czy części metalowe, to wszystko niesie za sobą koszt. Kosztowne protezy i rehabilitacje wesprze tegoroczny charytatywny bieg śladami Zeflika. Nikomu z okolicznych mieszkańców nie muszę przedstawiać Zeflika, który mieszka w naszym stawie, tak zwanej Kisgrubie, który był złośliwym chochlikiem, ale w pewnym momencie postanowił zacząć czynić dobro, więc my również chcemy dołączyć do ekipy Zeflika i czynić dobro. Dystans do przebiegnięcia lub przemaszerowania to 8 km. Zapisy już trwają. Niezdrowice to piękna okolica, więc biegniemy przez wzdłuż kanału Gliwickiego. Trasa przebiega również przez las, więc naprawdę jest bardzo malowniczo i są piękne widoki. Żeby wspomóc nasz bieg, można biec, można iść z kijkami, można zabrać swoje dzieciątko i przebiec taki krótki odcinek ze swoim dzieckiem. Można też zaangażować się wolontaryjnie w organizację imprezy oraz wspomóc zbiórkę dla małej Emilki. Hanna Honisz, Kurier Opolski. A co jeszcze przed nami w tym serwisie? Proszę zobaczyć. Trafił praktycznie w stanie agonalnym. Ale na szczęście udało się Rutka uratować. W Kotorzu Małym otwarto nowoczesny gminny żłobek. Budowa trwała niespełna rok. Jest to pierwsza taka inwestycja w historii gminy Turawa, długo wyczekiwana przez młode rodziny. Jej koszt to ponad 5,5 miliona złotych. Wkład gminy wyniósł 200 tysięcy. Żłobek Promyczki to jednokondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 540 metrów kwadratowych. Nowa placówka pomieści 50 dzieci. No to przecinamy! Poza mną przepiękny budynek nowo wybudowanego gminnego żłobka w Kotorzu Małym. Żłobek Promyczki dzisiaj otwieramy. Dzisiaj będą mogli rodzice pooglądać, co wybudowaliśmy, jakie warunki są w środku, a są naprawdę fantastyczne. Nowoczesny żłobek, na pewno z dobrą kadrą, powołana nowa pani dyrektor, doświadczony człowiek. To jest odzew na wiele głosów społeczeństwa, że takie miejsce w gminie Turawa jest potrzebne. Jest to pierwszy żłobek sfinansowany z dwóch różnych źródeł. Gminę Turawa kosztowało to tak naprawdę około 200 tysięcy złotych. Pod względem wyposażenia i wybudowania jest na wysokim poziomie już, a będzie na jeszcze wyższym, ponieważ ekipa, którą mam nadzieję uda mi się tutaj pracowników stworzyć, też będzie dobrymi specjalistami. Kampania wyborcza dobiega końca. Kandydaci wykorzystują ostatnie chwile na promowanie się albo podsumowanie swojej aktywności. Kandydaci w wyborach samorządowych z Komitetu Śląscy Samorządowcy spotkali się w Brynicy i przedstawili pomysły na rozwój gminy Łubniany. Chcę powołać Radę Biznesu przy wójcie gminy Łubniany. Musimy wesprzeć naszą pomoc społeczną, a zapewnienie opieki tym wszystkim ludziom starszym, samotnym, którzy mieszkają w naszej gminie. Z drugiej strony musimy zadbać o naszą młodzież. Pozyskiwanie funduszy unijnych to jest coś, co nie jest, jakby nie jesteśmy liderem w tym temacie jako gmina Łubniany. Tutaj też chciałbym maksymalnie przekierować siły. Deklaracja wsparcia organizacji pozarządowych i budżetu obywatelskiego padła dzisiaj na konferencji Trzeciej Drogi w Opolu. Trzecia droga to równa się trzeci sektor. W naszym programie, już w wyborach parlamentarnych, ale też teraz, jest bardzo duże miejsce dla organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego. To potwierdzają działania naszych samorządowców tutaj w regionie. Nysa, Kluczbork i Opole. W tych miastach województwa odbyły się konferencje prasowe polityków Zjednoczonej Prawicy podsumowujące kampanie samorządowe. Politycy prawicy skupili się na prezentacji swoich programów wyborczych. Chcą skupić się na wielu obszarach kluczowych dla regionu, w tym rozwoju infrastrukturalnym oraz walce z ujemną migracją.
No, nawiążę do tego, że mieszkam w Dobrzeniu Wielkim, więc tutaj są takie dwa wielkie problemy, w których chciałbym pomóc, a jest to obwodnica Dobrzenia Wielkiego. I tutaj już miesiąc, przepraszam, rok temu złożyłem interpelację w Sejmie. Jest taka szansa, że pieniądze zostaną uruchomione do końca 2025 roku. Państwo wiecie o tym. Od 2011 do 2021 roku ubyło nas na terenie Opolszczyzny 60 tysięcy. My powinniśmy robić wszystko, korzystać z każdej okazji, żeby tworzyć konkurencyjne warunki dla studentów. Odpowiadając na drugie pytanie, ile tych środków będzie przeliczalnie, no oczywiście zależy to od tego, ilu studentów osiągnie 4,75, bo w tej chwili ta średnia do uzyskania stypendiów wynosi 4,75. Ja bardzo bym chciał, żeby ona została obniżona do 4,5. Edukacja dzieci w spektrum autyzmu i prawa kobiet. Te dwa tematy przewijały się podczas konferencji wyborczej Lewicy, którą kandydaci na radnych zorganizowali dziś w Opolu. Ta kampania to oczywiście był lewicowy SMS. Szkoła, mieszkania, szpitale, ale w Opolskim to były też postulaty skierowane na rozwój naszego województwa, mi szczególnie bliski, rozwój przemysłu farmaceutycznego. To są środki unijne, o które będziemy walczyć w sejmiku. Kampanię podsumował dziś Komitet Wyborczy Wyborców Arkadiusza Wiśniewskiego. Prezydent Opola oraz kandydaci na radnych z wszystkich okręgów przypomnieli swoje najważniejsze obietnice, jak nowa przeprawa przez Odrę, dokończenie obwodnicy południowej miasta czy nowy aquapark. Mieszkańcy mieli okazję poznać mnie w działaniu, zauważyć, że jestem skuteczny i sprawdzony w tym, co robię. Stąd wiele ważnych inwestycji przez ostatnie lata, które w mieście się dokonało. Ponad 1 mld zł też pozyskanych środków zewnętrznych. Ale to nie znaczy, że idę do tych wyborów tylko po to, żeby podsumowywać to, co było. Idę po to, żeby zbudować jeszcze kolejne ważne inwestycje. Konferencję podsumowującą kampanię Komitetu Wyborczego Wyborców Śląscy Samorządowcy kandydaci zorganizowali pod pomnikiem Brońmy Swego Opolskiego. Przedstawiamy, jak ważna jest wielokulturowość województwa opolskiego. Jak ta wielokulturowość naszego regionu jest pozytywnym wyznacznikiem województwa opolskiego na tle innych regionów Polski. W naszej kampanii pokazaliśmy rewelacyjnych kandydatów, rewelacyjne kandydatki, osoby zmotywowane, ambitne, pracowite. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta Opola poruszyli dziś temat komunikacji miejskiej, wskazując błędy obecnych władz, przedstawili swoje propozycje na jej usprawnienie. Będziemy chcieli przeprowadzić takie duże konsultacje społeczne właśnie wśród mieszkańców, aby oni sami określili, że mieszkańcy czy Gosławic, czy Grotowic, czy bliskiego Zaodrza, gdzie dojeżdżają, tak żeby te linie odpowiadały właśnie im potrzebom. Następnie wespół z pozostałymi kandydatami podsumowali swoją dotychczasową regionalną kampanię wyborczą. Prosimy, aby 7 kwietnia wziąć udział w wyborach samorządowych, aby kierować się sercem, rozumem, aby dać sobie czas na to, żeby wybrać takie osoby, za którymi będzie się podążało przez kolejne 5 lat, za ludźmi, którzy są godni zaufania, wsparcia i poparcia. Nowoczesne laboratorium oraz przestrzeń zabezpieczająca cyfrowe dane systemów medycznych. W Szpitalu Wojewódzkim oddano do użytku nowe pomieszczenia, których zadaniem jest poprawa warunków leczenia, jak i pracy personelu. Wartość obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. To najlepiej wyposażone laboratorium w regionie. Po blisko 2 latach prac w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu oddano do użytku zmodernizowany zakład diagnostyki laboratoryjnej. Zyskaliśmy ponad 250 metrów kwadratowych powierzchni, dzięki czemu mogliśmy zastosować nowoczesne technologie, które łączą fazę przedanalityczną, analityczną i postanalityczną. Sorter, różnego rodzaju analizatory badające składy próbek czy spektrometr, określający lekowrażliwość bakterii i identyfikujący drobnoustroje, znacząco ułatwiły pracę personelowi medycznemu, przyspieszając jednocześnie czas oczekiwania na wyniki przeprowadzanych codziennie 3000 badań. Stosując metody szybkie, zarówno do identyfikacji, jak i do wykonywania lekowrażliwości, skracamy czas oczekiwania na wynik również o około dobę.
Do tej pory przy stosowaniu metod konwencjonalnych ten czas wynosił około 3,5 dnia. W przypadku zwłaszcza szpitala ostrodyżurowego, czy lekarz czeka 24 godziny na wynik, czy czeka 6, czy czeka może 36 godzin. Więc to jest, ta inwestycja była absolutnie kluczowa. Poza nowoczesnym laboratorium szpital przeznaczył prawie 3 miliony złotych na zwiększenie swojego cyberbezpieczeństwa. Nowe pomieszczenia zapewniające ochronę fizyczną, system kontroli dostępu, monitoring wizyjny, systemy alarmowe, systemy przeciwłamaniowe oraz zakup sprzętu w postaci serwerów, oprogramowania do kopii zapasowych i skanerów podatności przed lukami w systemach operacyjnych. Dziś Szpital Wojewódzki podpisał kolejne umowy z Urzędem Marszałkowskim, warte ponad 3 800 000 zł. Przebudowany i doposażony zostanie oddział ratunkowy, tak by zlokalizować w nim nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Zmianie ulegnie m.in. poczekalnia czy gabinety lekarskie. Drugą równie ważną inwestycją będzie modernizacja bloku operacyjnego, gwarantująca ciągłość zabiegów prowadzonych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Maciej Wójtowicz, Kurier Polski. W Międzynarodowym Dniu Bezdomnych Zwierząt przypominamy o naszych braciach młodszych. W miejskim schronisku dla zwierząt w Opolu przebywa obecnie 70 psów i 140 kotów, ale opiekę i schronienie bezpańskim czworonogom dają także fundacje. Bezdomne zwierzęta trafiają nie tylko do miejskiego schroniska, ale też w takie miejsce jak tutaj, Fundacja Azyl Nadziei. No taka jest historia Rutka, kotka, który trafił tutaj całkiem niedawno. No, trafił 2 miesiące temu i trafił no, praktycznie w stanie agonalnym. Myślałam, że go nie wyciągniemy. Z głodu jadł błoto. Był cały, w buzi pełno błota miał, w pyszczku, więc no, szanse były małe. Główka mu leciała, był praktycznie wiotki zupełnie już. No umierał. Pani Alicjo, ile macie zwierząt teraz? Mamy w tej chwili ponad 50 kotów i 14 psów. To nie jest dużo, bo bywały momenty, że mieliśmy 120 kotów. No i raz było 27 psów. To jest trzypokojowe mieszkanie. Wszystkie są w domu zwierzęta. Co robić, jeżeli znajdziemy bezdomne zwierzę? Przede wszystkim zabezpieczyć. To jest podstawowa sprawa, żeby zwierzę zabezpieczyć, żeby się nie przemieściło, żeby można było mu pomóc. Bo zwierzę nawet w stanie no już krytycznym gdzieś odpełznie, człowiek potem go nie znajdzie. Więc pierwsze co wziąć w jakieś miejsce, jeżeli człowiek będzie w stanie wziąć, ewentualnie postawić drugą osobę, żeby trzymała, pilnowała, jak to jest duże zwierzę. I wzywać pomocy, wzywać albo zawieźć zwierzę właśnie na przykład do nas, czy do innej fundacji, no gdziekolwiek, do weterynarza nawet, bo nam weterynarze zgłaszają, jak przychodzi coś takiego, co potrzebuje później opieki, to my bierzemy czasem od weterynarzy właśnie zwierzęta. Czyli pamiętajmy o tym, jeżeli znajdziemy takie potrzebujące zwierzę, zwracajmy się tam, gdzie mogą te zwierzęta taką pomoc znaleźć. Małgorzata Dziś-Skupińska, Kurier Polski. A w głównym wydaniu Kuriera Opolskiego to już wszystko. Teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody, którą przygotowała i zaprezentuje Wiktoria Marszałek, a następnie na rozmowę dnia w imieniu Małgorzaty Lis-Skupińskiej. No i oczywiście proszę oglądać Kurier o 21:30. Miłego wieczoru.